Projekt stadionu Warszawianki w dorobku Jerzego Sołtana i warsztatów artystyczno-badawczych zajmuje miejsce szczególne, bo ta instytucja w ogóle powstała po to, żeby przyjąć to zamówienie i je przeprowadzić. To wiązało się z bardzo specyficznym systemem realizacji zamówień, prawda, przez artystów. Natomiast ten projekt miał takie zasadnicze dwie fazy. Ta pochodząca z końca lat 50., która była jeszcze bardziej zachowawcza, czy utrzymana w myśleniu przestrzennym, nieco bardziej tradycyjnym, i druga faza projektu, ta realizacyjna, gdzie Jerzy Sołtan zaproponował nadzwyczajną koncepcję, realizującą jego idee, które sam określał terminem integracyjne. To znaczy takie podejście do dzieła architektonicznego, które uwzględnia cały kontekst przestrzenny, historyczny, plastyczny, funkcjonalny, nie wiem, geologiczny, przyrodniczy. Całościowe podejście do pewnego zagadnienia, które właściwie w wykonaniu, w realizacji Jerzego Sołtana doprowadziło do tego, że Warszawianka jest właściwie całościową, przestrzenną relacją, którą, nie chcę używać tutaj określenia sztuka ziemi, prawda, land art, bo to byłoby mylące, ale w skali jest to właściwie wielka przestrzenna rzeźba. To, co zaproponował Sołtan w tym realizacyjnym projekcie, to jest rzeźba wieloelementowa. Rzeźba, która się składa właśnie z form ziemnych, która się składa z elementów architektonicznych, która się składa z pewnych formuł estetyki surowego, takiego brutalistycznego betonu. No więc odpowiedź na to, czym ten projekt Warszawianki był, zawiera się właśnie chyba w takim stwierdzeniu, że był to wyjątkowy projekt realizujący idee integracyjne, a w wykonaniu wyszła z tego rzeczywiście niezwykła przestrzenna, rzeźbiarska, wieloelementowa kreacja. Pierwszy projekt Warszawianki zakładał wielofunkcyjny obiekt sportowy, który łączy w sobie funkcję stadionu, otwartego stadionu, kortu tenisowego i basenów pływackich, które miały być basenami krytymi. Te baseny pełniły w tym projekcie bardzo istotną rolę, ponieważ Sołtan zaproponował taką podwójną jakby elewację główną budynku basenu, która składała się z szklanej, przezroczystej tafli, przed którą umieszczona była taka parawanowa ściana z otworami ukształtowanymi w taki miękki, biologiczny sposób, która miała jakby kadrować ten pejzaż, która miała człowiekowi przebywającemu wewnątrz dostarczać jakby pewnych zdarzeń, wrażeń plastycznych, które przez te formy były realizowane, czy kadrowane. No tutaj bardzo istotnym elementem w projekcie Warszawianki był stadion, który został pomyślany przez Hansena, został pomyślany przez Sołtana w ten sposób, żeby odnieść się do prehistorii tego miejsca. To znaczy on widownię tego stadionu wpisał w poziomice Skarpy Wiślanej, tak, żeby uwidocznić jakby to, co było tutaj procesami geologicznymi, co kształtowało to miejsce. A więc nie był to, prawda, a priorycznie postawiony jakiś obiekt architektoniczny, tylko była to właśnie narracja
o tym miejscu, o tym, że przed milionami lat ta Skarpa Wiślana została ukształtowana i to siedząc, prawda, no, jakby widz miał mieć poczucie tego, że jest elementem tej ciągłości wielkiej, historycznej, geologicznej narracji, a elementem uzupełniającym to miał być widok na dolinę, na pradolinę Wisły, od Krakowa do Gdańska w tej, prawda, wielkiej jakby takiej historycznej formule. No więc była to, można powiedzieć, podniosła struktura przestrzenno-retoryczna odnosząca się do przeszłości ziem i do historii widzianej w taki bardzo asocjacyjny, nienachalny, nieliteracki sposób. To jest oczywiście stadion, który moim zdaniem jest no, właśnie w tym zakresie. To teraz nie widać, ale w tym pomyśle, prawda, że to jest coś, co jest osadzone na tej wielkiej historii, wielkiej pamięci Ziemi, no to to było tym elementem chyba najcenniejszym. I oczywiście w założeniu sołtana widowisko sportowe, które się rozgrywa w takiej, jakby w takich ramach, prawda, jakby nabiera też innego charakteru, no staje się takim wielkim, przestrzennym spektaklem. Zespół, który pracował przy projekcie Warszawianki, był zespołem wieloosobowym, złożonym ze specjalistów z różnych dziedzin. Między innymi współpracował w tym zespole również Lech Tomaszewski, wybitny konstruktor, inżynier, uczeń Hempla, który studiował wcześniej na Politechnice Warszawskiej, a potem został wykładowcą Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych i zajmował się właśnie takimi problemami strukturalnymi, pograniczem topologii, a właśnie form plastycznych. I Lech Tomaszewski zaprojektował murki oporowe, które miały stanowić no, takie naturalne formy kształtowania tej przestrzeni na zboczu Skarpy Wiślanej i opracował tutaj taki moduł jakby niepełnego kasetonu betonowego, który był w specyficzny sposób łączony, który miał z jednej strony właśnie pełnić tę rolę muru oporowego, powstrzymującego, prawda, czy oznaczającego te różnice terenu, a z drugiej strony miał być naturalnym jakby łącznikiem tych dwóch sfer, tak żeby mogła przepłynąć woda, żeby mogły się przemieścić jakieś, nie wiem, dżownice czy robaczki, a więc można powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia właściwie z chyba z pierwszymi w polskiej architekturze takimi działaniami o charakterze ekologicznym, gdzie ta myśl właśnie o tym miejscu realizuje się w ten sposób. To jest zresztą bardzo ciekawe i uzupełnia ten wielki projekt sołtana, że Lech Tomaszewski też odnosi się, prawda, nieinwazyjnie do tej przestrzeni. Ta przestrzeń jest przez człowieka formowana, ona jest poddawana jakiemuś kształtowaniu, ale to nie jest kształtowanie, które nadaje jej jakieś a prioryczne formy, tylko pozwala tej przestrzeni, tej ziemi na swego rodzaju dialog, prawda, też na uczestnictwo w tym procesie. Wbrew pozorom na Warszawiance pozostało, czy z tego pierwotnego pomysłu i realizacji, pozostało jeszcze sporo, to znaczy jest zachowany ten przestrzenny charakter całego założenia. Stadion jest zarośnięty, tych trybun nie ma, ale one są jeszcze wyznaczone. Są te mury oporowe, jest kort tenisowy i wzgórze obok kortu tenisowego, który jest taką formą właśnie pozytywową, powstałą po wybraniu ziemi z miejsca kortu tenisowego, jest budynek sędziowski przy korcie tenisowym. Są właśnie te schodki, zejścia komunikacyjne zaprojektowane właśnie w formie takich surowych, no, chciałoby się powiedzieć, korbizjerowskich rzeźb, prawda? Ale Corbusier używał takiego sformułowania, mówiąc o swojej kaplicy w Ronchamp, że jest to
to wyrozumowana rzeźba. I właściwie warszawianka doskonale realizuje wszystkie te elementy wyrozumowanej rzeźby, prawda? To jest właśnie wyrozumowana rzeźba, więc zostało bardzo dużo. Tego nie widać, ale właściwie, tak na dobrą sprawę, to trzeba by chyba niewiele. Trzeba po prostu troszkę troski, trochę interwencji w tę rozrośniętą zieleń, tak żeby przywrócić kształty i tę przestrzeń. No nie ma już oczywiście tego otwartego widoku na Pradolinę Wisły, bo to się wszystko zabudowało. Zabudowa mieszkaniowa podeszła bardzo blisko. No ale powiedzmy sobie, no trudno tu się dziwić, to jest środek miasta w tej chwili, prawda? Ale jeszcze bardzo wiele z tej wyrozumowanej rzeźby jest do uratowania. Moim zdaniem idea rewitalizacji warszawianki to jest właściwie ta idea, którą należy natychmiast podjąć i zrealizować.